GIMP, czyli GNU Image Manipulation Program. Coś takiego jak Photoshop, tylko zupełnie za darmo, a 95% możliwości tego komercyjnego, znanego programu. Ja już używam tylko GIMPa. No to co? Podstawy. Lekcja 1 z 4. A jakie mamy w planie? Na początek zrobimy poster z kilku zdjęć, czyli pracę na warstwach. Przeniesiemy siebie samego w jakąś śmieszną sytuację, czyli będziemy doskonalić pracę na warstwach. Przenikanie warstw, nałożone zdjęcia, czyli maska warstwy. I na koniec zrobimy sobie jakiś mem czy komiks w formie animowanego GIF-a. GIF już jest dość starym formatem, lub może w formacie WebP wyeksportujemy to. No to do roboty. Jeszcze szybciutko dostosujmy GIMP-a do naszych upodobań. Edycja, preferencje. Widać, że mam okna w systemie jasne, ale GIMP-a to się przyzwyczaiłem do ciemnego. A wy ustawcie sobie jak wolicie. Motyw ikonek. Nie lubię tych symbolicznych. Dużo bardziej mi się podobają i po prostu pamiętam, które używać Ligacy, tak? Te obrazki kolorowe. Przybornik. Zauważcie, że na przykład tutaj, gdzie mamy te takie trójkąciki, tak, to jest rozwijane menu, przytrzymam go. Zobaczcie, pod tym jednym przyciskiem, ile różnych narzędzi mi się ukrywa. Ja wolę, jak każde z tych narzędzi jest od razu widoczne, więc mogę je rozgrupować. No nie dziwcie się tylko, że tu jest u mnie dużo przycisków, tak? Co kto woli, albo pogrupowane, albo rozgrupowane. Zatwierdzam to i ja będę pracował tak. A jak ktoś chce, no to tylko musi wiedzieć, gdzie sobie coś pozmieniać. Jeszcze popatrzmy na coś takiego. Pracujemy w trybie jednego okna. Tu jest obszar roboczy, tu będzie zdjęcie załadowane. Tu mam narzędziówkę, a tu mam warstwy, na których będę pracował. Mogę sobie to rozgrupować. O, wszystko jest zupełnie niezależne. Każde okienko mogę sobie przestawiać jak chcę. To czasami jest korzystne, jeżeli mam jakieś wielkie zdjęcie. No, tego na przykład nie chcę, zupełnie sobie je wyłączę. Mam więcej miejsca na zdjęcie. No dobrze, ja jednak będę pracował na jednym okienku wspólnym, ale zupełnie niechcący, zanim do niego wrócę, ojejku, a gdzie moje warstwy, a gdzie mój pędzel? Powrót do trybu jednego okna wcale nie pomoże, bo ja już je wyłączyłem. Jak je przywołać? No, podstawowym narzędziem jest oczywiście pędzel. Pędzel, brush, Ctrl B. O, już mam. Super. A właściwości tych ikonek? No dobra, weźmy na przykład o klik, podwójne kliknięcie. Mam właściwości, no, ale po prawej stronie. Przedokujmy tu pod spód. Świetnie, to już jest to. A warstwy? Layers. No to co? Ctrl L. Ale tutaj. No to przerzućmy je na prawo. Pięknie. Ale tu było coś więcej, tak? Nie tylko warstwy. No to więcej, to jest to tutaj, tak? Dodaj kartę. O, tu dodaj kartę. Ona mi się po prawej stronie otworzyła. No to może zobaczmy, czy mi się to uda złapać teraz. Tak, przesunę. Proszę bardzo, tak? I te wszystkie karty mogę sobie tutaj pododawać. Możemy przystąpić do pracy. Spróbujmy zatem zrobić piękną wycieczkę z gór. Można by oczywiście tutaj plik nowy, podać wielkość tego, a ja to zignoruję i postaram się operować tylko samym schowkiem. Tak będzie mi chyba troszkę wygodniej, ale oczywiście tutaj to menu też jest dostępne, możecie się nim posłużyć. No to zdjęcia potrzebuję. Mam je w internecie, nie w postaci plików. Przełączam się zatem. Tutaj buzinfo.pl, łamane na trasy, tu są wszystkie moje wycieczki. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie popatrzeć, gdzie chodziłem, co robiłem. Ponieważ to miało być z gór, to musimy się tu przyłączyć troszkę dalej. O, wycieczka na Czarną Górę, bardzo piękna, w Kotlinie Kłodzkiej. I tutaj są zdjęcia. Piękny drogowskaz. Kopiuj obraz. No i ponieważ jest w schowku, no to mogę go tu wkleić. Wkleił się i od razu stał się warstwą pełnoprawną. Zwracam na to uwagę. Teraz tak, jeżeli wcisnę spację, to zawiesza mi się działanie wybranego narzędzia i mogę sobie przesuwać obraz tutaj. No to sobie właśnie go przesuwam tu. Tu będę wklejał kolejne fotki, bo z kilku fotek zrobię taką pocztówkę. No to wybieramy kolejne ujęcia. Tu może pominiemy. O, bardzo piękny widok. Kopiuj obraz i wklejamy go tutaj. Tym razem nie zrobiła się z tego warstwa,
tylko oderwane zaznaczenie, bo możemy z tego zrobić jeszcze różne inne rzeczy. Najczęściej jednak robimy z tego warstwę, to muszę tak przesunąć, robimy z tego warstwę, o tym przyciskiem, tak? Proszę bardzo. Jest to już pełnoprawna warstwa, ale obszar roboczy dostosował się do pierwszego wklejonego zdjęcia. No to co ja mogę zrobić? No tutaj wybieram sobie to narzędzie i teraz tak, czasami popełnia się taki błąd. Tu zostało mi coś po poprzednim użyciu i proszę zobaczyć, nie przesuwa mi się, tak? A to jest narzędzie do przesuwania obiektów. Bo co? Bo przesuwam zaznaczenie. Nic nie jest zaznaczone. To są narzędzia do zaznaczania. Jakby coś było zaznaczone, to mógłbym przesunąć. Ale warstwę jak chcę przesunąć, to tu muszę się przełączyć. Podobnie przeskalować, tak? Ktoś próbuje przeskalować, zwiększyć, pomniejszyć. Nie działa mu, bo przełączył się na zaznaczenie. Nie. Wybieram warstwę i teraz sobie ją łapię i przesuwam. Tu mam jeszcze do wyboru. Albo wybieram tą, którą złapałem, albo wybieram tę, którą tutaj wskażę myszą. Na przykład, mimo że łapię o tutaj tą, to proszę zobaczyć. Tam mi ucieka, tak? No, cofamy to. Ctrl Z, zawsze cofnij. Można sobie uratować się, cofając wszystko. No dobrze. Pomniejszmy to wszystko jeszcze. Spacja, przesuwam sobie to w lewo. Narzędzie wskazuje i przesuwam tęże warstwę tu. Takiej wielkości będzie moja mniej więcej pocztówka. O taka. I teraz to robię. Obraz. I mogę wymiary płótna podać albo ręcznie, albo dopasuj płótno do warstw. To znaczy płótno będzie teraz takie, czyli mój obraz będzie taki, żeby objął wszystkie warstwy. No i pięknie, widzę to. Tu mam to zdjęcie, tu mam to zdjęcie, a co tutaj? No tu jest przezroczystość. No to dodajmy tu ręcznie jakąś warstwę. Niech ona będzie po prostu biała. Może być biała, proszę bardzo. Ona jest powyżej tej pierwszej foty. No to przesuńmy ją niżej, tak? Ta warstwa jest wyżej. Teraz widzę. Czy ta biała to jest akurat taka fajna? No niekoniecznie. Jeszcze spróbujemy nad tym popracować, ale to za chwilę. Jeszcze dodajmy ze dwie fotki. Dobrze. Wybieramy. Tu też bardzo... O, kosodrzewina. No, tutaj już kosówki nie ma. Tu bardziej. O, tu kosodrzewina. Kopiuj obraz. Wklej. Oczywiście robię z tego znowu warstwę. Mogę ją przesunąć. O, tutaj. To dam tu, ale za to na wierzch. Oj, na wierzch to jest o ta. Tak, ta jest teraz przesłania te. I tu jeszcze dajmy jakąś warstwę, tu dajmy napis i już będzie jakaś kompozycja. Nie wiem, czy to jest najlepsza kompozycja, może można by troszeczkę obciąć. O tak, może dajmy tą na tą, tą tutaj. I jeszcze jedną fotografię. Szybciutko coś wymyślmy. Tu jest kolejny drogowskaz, to może nie. No takie zwykłe podejście. To damy na tło. To będzie świetne tło. To co? Kopiuj obraz, bo to białe tło to jest takie jakieś niefajne, tak? Ja to robię teraz to wklej. Mamy to, ale ponieważ to będzie tło, to ono nie musi być jakoś super precyzyjne, ostre. Może być, oczywiście najpierw robię z tego warstwę, może być rozmazane. To co? Teraz je powiększę. Szukam szybciutko narzędzia do powiększania. Proszę bardzo, przeskalowanie. Powiększę sobie na całość. O, skaluj i na sam dół daję, zamiast tej białej warstwy, tam biała już mi jest niepotrzebna. O. I teraz już fajnie, mam trzy zdjęcia, takie, jeszcze jakieś zdjęcie, szybciutko dorzucę, też żeby miało niebieskie tło. O, bardzo ładne zdjęcie, kopiuj obraz, no i wklejam je. Oczywiście robię z tego warstwę, łapię tę warstwę, to jest narzędzie do przesuwania, łapię tęże warstwę i gdzieś ją tu trzeba by umieścić, żeby ładnie się wkomponowała. Tę może tutaj, ten drogowskaz damy tutaj. Czy to jest dobre? No. No niech będzie, że to jest fajne, tak? A tutaj damy napis ładny. Pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej. No to napis, przechodzimy. Przechodzimy tu. O, akurat moja czcionka, tak? Została. Cookbook. No to tęże czcionką będę stosował, no to piszemy. Będę pisał na czarno domyślnie, no to próbuję pisać. Pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej. Okej, gdzie to jest? Bo jakieś takie malutkie. Chyba wielkość słaba. To co, Ctrl A, zmieni wielkość z 55 na 150. Zobaczymy co będzie. I tu kliknę gdzieś. No i co?
i czy to się zwiększy. Kliknijmy gdzieś indziej. No i co? Gdzie to jest? Cały czas małe. Chyba nam 55 zostało. Jeszcze raz zedytuję. Tak, 55. Ctrl A. A, Ctrl A mi nie zadziałało. 150. No niech będzie 155. O, to już jest duże, tak? To już jest duże. Tylko czarne i niewiele widać. No to może zmieńmy na białe. Będzie lepsze? Ale tylko pozdrowienia. A reszta, gdzie się podziała? Dlaczego nie jest całe białe? Jeszcze raz białe. OK. No dobrze. Zamykamy to, zobaczymy, co wyjdzie. A, już wiem. Bo co? Bo ta warstwa jest pod tą warstwą, czyli tylko część jej widać. To co? No to napis musi być. Chyba nie to złapałem, co trzeba. Cofnijmy. Ctrl Z. Napis. Napis musi być na wierzchu. O, pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej. Jeszcze go zedytujmy raz. Jesteśmy w trybie tego narzędzia. Dobrze, czyli możemy tu kliknąć. Pozdrowienia. I teraz co? Enter. Z Kotliny Kłodzkiej. O, tak będzie. I tak jak tu na ciemnym pozdrowienia białym widać świetnie, tak z Kotliny Kłodzkiej już nie, bo tu są białe kamienie. Co zrobić? Dobrze by było jakiś cień dorzucić. Tak? No to teraz co? Do tego wskazuję tęże warstwę. Mam takie coś jak filtry, światło, cień, rzucanie cienia. Bardzo fajny, pożyteczny filtr. Czarny kolor, tak. Jeżeli mam białe napisy, no to czarne tło będzie doskonałe. Teraz tak. To jest przesunięcie w prawo, w lewo. Nie widzę tego, bo co? Bo krycie mam małe. Dajmy krycie nawet 100%. O, już widzimy, o, jak się wyraźnie zrobiły te literki. Dobrze, przesuwamy bardziej w prawo, w lewo, tak, możemy sobie to poustawiać, gdzie to ma być. Mogę też niezależnie oczywiście każdą z nich przesuwać, czy w prawo, czy w lewo, muszę tylko rozkuć te wartości. Jak je skuję, to one mi się przesuwają wtedy razem, tak? O, proszę bardzo, ale teraz mam cały napis bardzo ładnie już wyraźnie i zarówno na ciemnym, jak i na jasnym tle. OK, no to jest nasza pocztówka. Trzeba by ją teraz zapisać, plik zapisz jako, domyślnie w dokumentach, niech to będzie pocztówka wersja druga, XCF, czyli taki plik, który zawiera to wszystko plus warstwy, czyli nadaje się do ponownej edycji w GIMP-ie. Ale jeżeli chciałbym z tego mieć JPG albo PNG, taki pojedynczy plik, to jeszcze muszę go wyeksportować. Wyeksportować na przykład jako PNG, pocztówka 2 do dokumentów. Wyeksportuj. Tu można sobie te rzeczy powyłączać, będzie plik troszeczkę mniejszy. Przeczytajcie sobie, co to jest mało istotne. Eksportuję. To dość szybko idzie. I zobaczmy, jak to wygląda. Tu wszystko zamykam, otwieramy pliki, dokumenty, pocztówka 2 PNG. Troszkę nam się tutaj pomniejszmy troszeczkę, tak żeby się w kadrze zmieściło. I to jest to, co stworzyliśmy. I takie było założenie dzisiejszej lekcji. Dziękuję.